Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z wydarzenia charakterystycznego dla niemal całego średniowiecza. Naprzeciwko mnie, jak okiem sięgnąć, widzę rozgorączkowany tłum. Mąż przy mężu, źdźbła już między nimi nie wciśniesz. A pośród nich wielu rycerzy, którzy odpowiedzieli na wezwanie swego władcy. Każdy z nich w dłoni trzyma ostre narzędzie i kłuje, siecze i rąbie, a gdy dopnie swego celu, szarpie i rozrywa. Tłum jeszcze bardziej gęstnieje, robi się coraz większa wrzawa, ale nagle król rękę uniósł i gestem pokazał, by słudzy wnieśli pieczonego w całości żubra, a on za chwilę toast wzniesie, bo to przecie uczta królewska, a nie, tak jak pomyśleliście, bitwa straszliwa. Kto dał się nabrać, niech zostawi odpowiedni komentarz na profilu Błazna Jajosza, a wszyscy koniecznie zostawcie łapki w górę pod tym filmem. A my, na potrzeby tej opowieści, przeniesiemy się troszeczkę na ubocze. U wezgłowia suto zastawionego stołu siedzą oto bowiem trzy damy. W długich, jedwabnych, powłóczystych sukniach, z pięknymi zdobieniami i bogatą biżuterią. Widać od razu, że to dwórki z najbliższego otoczenia samej królowej. O czym one ze sobą dyskutowały, tego niestety źródła nie mówią. My możemy się tylko domyślać, ale nie posłuży to naszej historii. Natomiast źródła mówią, że wkrótce dosiadł się w te okolice błazen. Z początku mamrotał coś pod nosem niewyraźnie, ale potem coraz bardziej wzburzony, coraz bardziej poliki mu napęczniały, aż wreszcie potok siarczystych obelg z siebie wyrzucił. A słownictwo to rynsztokowe i obelżywe było i źródła tego nie podały, ale gdyby nawet można było przeczytać, no ja bym tego nie mógł wam powiedzieć, bo to przecież film również dla dzieci przeznaczony. Doskoczył do niego bardzo szybko rycerz i już mu dłonie w usta wsadza, by go kneblować, by tylko przy damach takich bezeceństw nie opowiada. Miecza chciał już dobywać i błazna do porządku przyprowadzić. Ten jednak, jak to błazen, zupełnie spokojnie, tak mu odpowiedział. Posłuchaj, mości rycerzu. Jeśli to zaiste są damy, tak jak sam sądzisz, no to przecież nie rozumieją, co ja do nich mówię. To tak jakbym po łacinie, albo w języku Angielczyków, albo Włochów mówił. Dziś tak jakbyśmy w języku chińskim się wypowiadali, rzekłby błazen, gdyby dzisiaj tą historię opowiadał. Mój drogi rycerzu, a jeśli jednak panie te słowa te rozumieją, a poznasz to po tym, że pąs na ich policzkach się pojawi, że rumieniec na ich licu zagości, to znać, że nie damy, a dziewki karczemne, i ja przy nich z takim słownictwem mogę się posługiwać. Ale muszę jeszcze z całą stanowczością potwierdzić, że błazen w żaden sposób nie chciał dam obrazić. On jedynie uzewnętrznił swoje odczucia wobec decyzji króla, którą przed chwilą usłyszał i którą dosadnie chciał ocenić. A tak naprawdę taka historia krążyła po wielu dworach królewskich, nie tylko naszych Jagiellonów, i weszła do kanonu błazeńskiego repertuaru. A jak przed chwilą usłyszeliście, błazen klasyfikował ludzi, przypisywał ich do określonych grup społecznych według terminologii, według znajomości przez nich konkretnego języka. Ale jaka była terminologia dla nazwy tego zawodu wesołka? Otóż okazuje się, że początkowo wyraz błazen nie był jeszcze w naszym języku znany. Pierwsze określenia dla nadwornego żartownisia, zabawiacza, pochodziły z języka niemieckiego. Od czasownika kuglować, które w tamtym języku znaczyło stroić żarty, pokazywać sztuczki, oszukiwać.
Początkowo w języku staropolskim słowo kuglarz oznaczało tego, kto oszukuje. No i mamy na to pisemne, potwierdzone dowody. Z roku 1386, czyli z roku, w którym sam Władysław Jagiełło zasiadł na polskim tronie. Dopiero później, w drugiej połowie XV wieku, kuglować i kuglarz zaczęło oznaczać tego, który pokazuje jakieś sztuczki. I wreszcie, w kolejnym stuleciu, kuglarz znaczył tego, który błaznuje i figluje. Ale wiemy, że król Jagiełło na swojego dworskiego wesołka, Mikołaja Twara, mówił kuglarz. Nieco później, bo od roku 1420, zaczęto używać kolejnego określenia, a mianowicie wiła. Tyle tylko, że wskazywało ono na osobę, która wiecznie fika koziołki i jest po prostu szalona. Pewne odmiany tego słowa to szaławiła i szałaput. Być może wasze babcie jeszcze pamiętają takie określenia ze swojej młodości. A w rachunkach króla Jana Olbrachta wielokrotnie wymienia się takie określenie na jego błazna Bieniasza. A od 1446 z całą pewnością posługiwano się również określeniem igracz. A związane to było z grami hazardowymi, bo przyszły błazen miał tego typu widowiska organizować, ale także dlatego, że po prostu naigrywał się z otoczenia. Mieliśmy również szereg innych określeń. Maszkarnik, chwist, szpilman z niemieckiego, gąszcz, od których później część błaznów przydomek gąska dostała. Ale były to określenia, które krótko funkcjonowały. One wpadały jak do cembrowanej studni, dudniły przez moment, a później spadały na dno i tam czekają, aż językoznawcy je choć na chwilę wydobędą. A termin błazen trafia do historii języka w roku 1460, bo podczas kazania wytyka się chrześcijanom, że zbyt wielu błaznów i muzykantów proszą na swoje uczty weselne. Ale już na przełomie XV i XVI wieku termin błazen wypiera wcześniej wymienione przeze mnie określenia i funkcjonuje w naszym słowniku po dziś dzień. Jaka jest jego etymologia? Otóż okazuje się, że prasłowiańskie błazn, czyli błąd, a może rosyjski błaznitek, czyli zgorszyciel, a może po prostu niemieckie Blauben, czyli ten, który wypycha policzki. W historii znane są jeszcze dwa inne określenia. Guzman, czyli ten, który bardzo siermiężny, prymitywny, no i obelżywy sposób rozwesela dworską społeczność. No i zupełne odwrócenie. To błazen z górnej półki. Morosow, czyli połączenie głupca i mędrca. I do takich wyrafinowanych, odpowiedzialnych za humor z górnej półki, a jednocześnie filozofów należał między innymi błazen Stańczyk. Ale nie zapomniałem o Trefnisiu. On też miał śmiech wywoływać, ale Trefniś pochodził od słowa trefny, czyli podejrzany, nielegalny i o takiej tajemniczej, często niewłaściwej i szpiegowskiej funkcji błazna opowiem wam w kolejnym odcinku, na który już teraz serdecznie was zapraszam.